Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na kolejnym naszym webinarium z cyklu Spotkanie z ekspertem KP. Ja się nazywam Marta Mazurkiewicz, reprezentuję Departament Współpracy Międzynarodowej Ekspertyz Krajowej Agencji Poszanowania NSZ. Uprzedzę Państwa na początku, że całe nasze spotkanie jest nagrywane i będą mieli Państwo dostęp do tego nagrania. Ja zaraz po rozpoczęciu się prezentacji na czacie wkleję Państwu link do naszej podstrony internetowej, na której będą Państwo mogli obejrzeć nagranie z dzisiejszego spotkania. Oczywiście będzie dostępna też dla Państwa prezentacja, zostanie ona wysłana do wszystkich osób, które zarejestrowały się na dzisiejsze webinarium. Dzisiaj zajmiemy się tematem skierowanym do przedsiębiorców, strategia dekarbonizacji przedsiębiorstwa, a naszą prelegentką będzie pani Aleksandra Surmacka, specjalistka w dziale transformacji energetycznej Krajowej Agencji Poszanowania Energii. Witam cię, Olu, za chwileczkę oddam ci głos, podam państwu jeszcze tylko kilka kwestii takich technicznych, organizacyjnych. Po prezentacji oczywiście będą państwo mieli możliwość zadawania pytań, można to zrobić na dwa sposoby, albo można te pytania zadawać na czacie. Bardzo proszę skorzystać z ikonki czat w górnym menu i wpisać tam pytania. Ja je odczytam po zakończeniu prezentacji. Nasza prelegentka postara się na te pytania Państwu odpowiedzieć. Można się z nami dzielić również uwagami. Albo także po zakończeniu prezentacji będzie można osobiście zabrać głos. Także prosiłabym o używanie ikonki podnieś rękę. Wtedy będę wiedziała, że Państwo chcą się zgłosić, podzielić jakąś uwagą albo zadać pytanie. To tyle z kwestii organizacyjnych. Ola, zapraszam cię do udostępnienia prezentacji. Jest widoczna. Widać. Tak. Super. To jeszcze raz. Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Aleksandra Surmacka, jestem specjalistką do spraw transformacji energetycznej w Krajowej Agencji Poszanowania Energii i dzisiaj przedstawię Państwu prezentację o strategii dekarbonizacji przedsiębiorstwa. Zaczynając, co to jest ta strategia dekarbonizacji? Jest to opracowanie, które wyznacza scenariusz dojścia do neutralności klimatycznej w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym i ograniczenia globalnego ocieplenia. Scenariusze, które właśnie wyznaczane są w ramach tej strategii, opierają się na działaniach mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych emitowanych do środowiska przez dane przedsiębiorstwo w określonym roku bazowym. Strategia dekarbonizacji jest to kluczowy element w raportowaniu z zakresu zrównoważonego rozwoju, który nie tylko przyczynia się do ochrony środowiska, ale także może przynieść korzyści ekonomiczne i wizerunkowe dla przedsiębiorstwa. Z czego się składa taka strategia dekarbonizacji? Sercem strategii są oczywiście scenariusze, które opierają się na propozycjach rozwiązań mających na celu poprawę efektywności energetycznej i redukcję emisji gazów cieplarnianych. Takie rozwiązania przygotowywane są na podstawie przeglądu energetycznego przedsiębiorstwa oraz na podstawie oceny śladu węglowego przedsiębiorstwa w roku bazowym. Strategia dekarbonizacji jest dopasowana do aktualnych regulacji prawnych i dyrektyw, zarówno tych krajowych, jak i tych dyrektyw i regulacji prawnych wypracowanych przez Unię Europejską. W dalszej prezentacji przedstawię poszczególne etapy przygotowania takiej strategii. Natomiast najpierw chciałabym powiedzieć, skąd w ogóle wywodzi się ta strategia dekarbonizacji i skąd wziął się wymóg na przygotowanie takiej strategii dekarbonizacji. Strategia dekarbonizacji powstała w odpowiedzi na cele pakietu Fit for 55. Pakiet ten to zestaw dyrektyw i regulacji prawnych, które mają na celu zmianę bądź też aktualizację istniejących już unijnych przepisów, a także wprowadzenie nowych inicjatyw, dzięki którym polityka Unii Europejskiej będzie zgodna z celami klimatycznymi, które zostały ustalone przez Radę Europejską i Parlament Europejski. Głównymi celami pakietu są ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 55% do 2030 roku oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej do roku 2050. Cele te mają zostać spełnione m.in. dzięki zwiększaniu udziału energii z odnawialnych źródeł energii, która jest
w sieciach elektroenergetycznych, poprawie efektywności energetycznej np. budynków, instalacji, czy też stopniowej eliminacji systemów grzewczych opartych na paliwach kopalnych. W 2023 roku weszła w życie dyrektywa w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju, czyli dyrektywa CSRD. Zastąpiła ona do tej pory stosowaną i obowiązującą dyrektywę NFRD. Głównym celem tej nowej dyrektywy CSRD było uregulowanie prawnych kwestii raportowania niefinansowego w Unii Europejskiej w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. Ta nowa dyrektywa CSRD obejmuje większy zakres podmiotów zobowiązanych do raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju. Wprowadza także m.in. obowiązek audytowania tych raportów przez biegłych rewidentów. Zgodnie z dyrektywą CSRD w raporcie należy opisać zarówno tematy, które związane są z wpływem, jaki firma ma na otoczenie, ale także kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem, które mają wpływ na sytuację finansową firmy. Dyrektywa wdrażana jest według określonego harmonogramu, zgodnie z którym w 2025 roku duże przedsiębiorstwa, które do tej pory były objęte dyrektywą NFRD, będą musiały przedstawić raport za 2024 rok. Natomiast największe zmiany zajdą w roku 2026, kiedy to obowiązek raportowania obejmie duże spółki, które spełnią dwa z trzech przedstawionych tutaj kryteriów, czyli będą zatrudniać co najmniej 250 pracowników. Suma ich aktywów będzie wynosiła 20 milionów euro, a obrót netto 40 milionów euro. I takie spółki w 2026 roku będą musiały przedstawić raport za 2025 rok. Natomiast w 2027 roku małe i średnie przedsiębiorstwa, które są notowane na giełdzie, będą musiały przedstawić raport za rok 2026, jeżeli spełnią one dwa z trzech kryteriów, czyli będą zatrudniać co najmniej 10 pracowników, suma ich aktywów będzie wynosić 350 tysięcy euro, a obrót netto będzie wynosił 700 tysięcy euro. I oprócz tych małych i średnich przedsiębiorstw notowanych na giełdzie, taki raport będą musiały również przedstawić małe i niezłożone instytucje kredytowe i wewnętrzne zakłady ubezpieczeń. Z kolei w 2029 roku obowiązek raportowania obejmie przedsiębiorstwa pozaeuropejskie, które w Unii Europejskiej generują ponad 150 milionów euro obrotu netto i mają na terenie Unii Europejskiej co najmniej jedną jednostkę zależną lub jeden oddział, którego obrót netto przekracza 40 milionów euro. I takie przedsiębiorstwa w 2029 roku będą musiały przedstawić raport za 2028. Raport oczywiście w zakresie zrównoważonego rozwoju. Dyrektywa wprowadziła również nowy ujednolicony standard raportowania zrównoważonego rozwoju, nad którym pracowała grupa EFRAG. I powstał Europejski Standard Raportowania Społecznego, w skrócie ESRS. Głównym celem tych standardów było wprowadzenie możliwości porównywania przedstawianych w raportach informacji. W ramach ESRS będą ujawniane informacje ogólne oraz informacje w trzech obszarach tematycznych. W obszarze środowiskowym łącznie są zawarte 32 wskaźniki, które zostały podzielone na pięć ogólnych zagadnień. Strategia dekarbonizacji zawarta jest w tym pierwszym standardzie środowiskowym, w standardzie E1, zmiana klimatu. Szczegółowe wytyczne na temat raportowania strategii dekarbonizacji opisały zostały w standardzie E1.1, plan transformacji dotyczący przeciwdziałania zmianom klimatu. Ale informacje zawarte w tym planie posłużą również do zaraportowania pozostałych wytycznych, na przykład wytycznych w ramach ESRS E1.4, cele związane z łagodzeniem klimatu i adaptacją, czy też E1.5, zużycie energii i miks energetyczny.
Plan transformacji odnosi się do, może jeszcze raz zacznę. Celem wymogu standardu E1.1 jest ujawnienie informacji o przeszłych, obecnych i przyszłych działaniach przedsiębiorstwa w zakresie łagodzenia skutków zmian klimatu. Oczekuje się, że przedsiębiorstwo, ujawniając swój plan transformacji, przedstawi szczegółowe wyjaśnienie sposobu, w jaki dostosuje ono swoją strategię i model biznesowy do przejścia na zrównoważoną gospodarkę i ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5 stopnia Celsjusza zgodnie z porozumieniem paryskim oraz ogólnym celem, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. W ramach standardu E1.1 należy ujawnić między innymi sposób, w jaki zostaną osiągnięte założone przez przedsiębiorstwo cele redukcji emisji gazów cieplarnianych, jakie przedsiębiorstwo zidentyfikowało dźwignie dekarbonizacyjne, czyli inaczej mówiąc działania modernizacyjne, które mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej i redukcję emisji gazów cieplarnianych. Jakie przedsiębiorstwo planuje inwestycje i sposób finansowania tych inwestycji, sposób dostosowania strategii biznesowej do planu transformacji, a także postępy we wdrażaniu planu przejściowego. I teraz już przejdę do omawiania szczegółowo strategii dekarbonizacji, z czego ona się składa. Opracowanie składa się z 6 głównych etapów. Etap pierwszy – analiza zużycia energii. Etap drugi – obliczenie śladu węglowego w zakresie pierwszym, drugim i trzecim. Etap trzeci – wyznaczenie celów redukcyjnych i ścieżki dekarbonizacji. Etap czwarty – możliwości poprawy efektywności energetycznej. Etap piąty – opracowanie scenariuszy dekarbonizacji. Oraz etap szósty – ocena ryzyka oraz metody finansowania inwestycji. Jeżeli chodzi o etap pierwszy, czyli o analizę zużycia energii, w tym etapie ten etap polega na zebraniu danych ilościowych o zużyciu poszczególnych nośników energii przez przedsiębiorstwo w danym roku bazowym. I w celu przeanalizowania właśnie tego zużycia energii potrzebujemy danych na temat zużycia energii elektrycznej, zużycia paliw kopalnych, takich jak gaz ziemny, węgiel, olej opałowy, olej napędowy czy też paliwo benzynowe, zużycie ciepła sieciowego, pary technologicznej czy też chłodu, jeżeli oczywiście takie nośniki są wykorzystywane w przedsiębiorstwie, oraz wyciek czynników chłodniczych, który nastąpił w danym roku bazowym. I mając takie dane ilościowe, możemy stworzyć strukturę zużycia energii w przedsiębiorstwie w danym roku, dzięki której będziemy mogli zobaczyć, który nośnik zużywany jest w największej ilości w przedsiębiorstwie. Kolejnym etapem jest obliczenie śladu węglowego przedsiębiorstwa. Jest on obliczany zgodnie z metodologią GHG Protokół w zakresie pierwszym i drugim, ale też w wybranych kategoriach z zakresu trzeciego, które są wybierane w ramach analizy istotności. Zakres pierwszy obejmuje wszystkie bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych, które generowane są przez zakłady będące własnością lub pod zarządem organizacji. Dotyczy on bezpośrednich emisji, które powstają w wyniku spalania paliw w źródłach stacjonarnych lub też w źródłach mobilnych, ale także emisji powstałych w wyniku zachodzących procesów technologicznych oraz ulatniających się czynników chłodniczych. Zakres drugi obejmuje już pośrednie emisje gazów cieplarnianych, które wynikają ze zużywania zakupionej lub importowanej energii elektrycznej, pary technologicznej, energii cieplnej czy też chłodu. Emisje z zakresu drugiego powstają w miejscu generowania tych mediów, a nie w miejscu ich zużywania. Z kolei zakres trzeci obejmuje inne pośrednie emisje gazów cieplarnianych, które powstają w całym łańcuchu wartości. Zakres trzeci dzieli się na 15 kategorii na poziomie produkcji i konsumpcji i wybór, tak jak już wcześniej powiedziałam, znaczących kategorii z zakresu trzeciego, które powinny zostać uwzględnione w obliczeniach śladu węglowego przedsiębiorstwa, dokonuje się na podstawie analizy istotności.
Mając obliczone emisje gazów cieplarnianych przedsiębiorstwa w danym roku bazowym, można zobaczyć, które nośniki energii, czy też kategorie, elementy ogólnie tego śladu węglowego mają największy udział w całkowitym śladzie węglowym przedsiębiorstwa. I na podstawie takich wyników można określić, które obszary powinny zostać najpierw zredukowane. I tak jak w tym tutaj przedstawionym przykładzie, największy udział, zdecydowanie największy udział w śladzie węglowym przedsiębiorstwa ma zakres drugi, a dokładnie energia elektryczna, której emisje odpowiadają za prawie 46% całkowitych emisji przedsiębiorstwa w danym roku bazowym. Kolejny etap to wyznaczanie celów redukcyjnych i ścieżki dekarbonizacji. Wyznaczania celów redukcyjnych pomóc nam może metodologia opracowana przez inicjatywę SBTi, czyli Science Based Targets Initiative. SBTi jest to organizacja działająca na rzecz klimatu, która pomaga firmom i instytucjom finansowym na całym świecie w zmniejszaniu emisji gazów cieplarnianych. SBTi opracowała pierwszy globalny standard w zakresie ustalania celów redukcyjnych w oparciu o naukę o klimacie. Cele naukowe mają na celu utrzymanie globalnego wzrostu temperatury na poziomie 1,5 stopnia Celsjusza w porównaniu do poziomu z lat 1850-1900. I są to cele zgodne z założeniami przyjętymi w ramach porozumienia paryskiego. I cele SBT wyznaczone są dla wszystkich trzech zakresów emisji gazów cieplarnianych przedsiębiorstwa. Omówię teraz dokładniej główne założenia metodologii SBTi. Przedsiębiorstwo ma do wyboru dwa rodzaje celów SBT. Cele krótkoterminowe, które muszą zostać osiągnięte w przeciągu od 5 do 10 lat od daty ich określenia, oraz cele długoterminowe, które są związane ze strategią osiągnięcia neutralności klimatycznej i one muszą zostać spełnione do 2050 roku lub też wcześniej. Wyznaczając cele długoterminowe, przedsiębiorstwo musi również określić swoje cele krótkoterminowe. Cele krótkoterminowe dla zakresu pierwszego i drugiego oraz cele długoterminowe dla zakresu pierwszego, drugiego i trzeciego są zgodne z założeniami utrzymania wzrostu globalnej temperatury na poziomie 1,5 stopnia Celsjusza. Natomiast cele krótkoterminowe dla zakresu trzeciego zgodne są z założeniami utrzymania wzrostu globalnej temperatury na poziomie znacznie niższym niż 2 stopnie Celsjusza. Zarówno cele krótkoterminowe, jak i długoterminowe muszą obejmować swoim zakresem 95% wszystkich emisji GHG przedsiębiorstwa w zakresie pierwszym i drugim. SBTi opracowało kilka metod wyznaczania tych celów redukcyjnych. W przypadku emisji z zakresu pierwszego i drugiego przedsiębiorstwa mogą wyznaczyć cele metodą międzysektorową, metodą konwergencji intensywności w poszczególnych sektorach oraz inaczej nazywaną metodą sektorową oraz w przypadku celów dla zakresu drugiego metodą odnawialnej energii elektrycznej. Metoda międzysektorowa, ta pierwsza, jest skierowana dla wszystkich rodzajów przedsiębiorstw, dla których nie zostały wyznaczone cele w podejściu sektorowym. Ogólnym krótkoterminowym celem metody międzysektorowej jest redukcja emisji o 42% do 2030 roku, co przekłada się na liniową redukcję, roczną redukcję emisji na poziomie co najmniej 4,2% w zależności od roku bazowego. Natomiast celem długoterminowym w tej metodzie jest redukcja emisji GHG o 90% w porównaniu z emisjami w roku bazowym. Dokładne wartości celów krótko i długoterminowych w przypadku tej drugiej metody, czyli metody sektorowej, różnią się w zależności od rodzaju prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności. Natomiast trzecia metoda, metoda odnawialnej energii elektrycznej, ma zastosowanie tylko do emisji z zakresu drugiego powstających w wyniku zużycia energii elektrycznej.
Celem krótkoterminowym w tej metodzie jest zakupywanie do 2025 roku 80% energii elektrycznej w ramach umów PPA, czyli umów na dostarczenie energii elektrycznej, która pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Celem długoterminowym w tej metodzie, który jest również celem krótkoterminowym w perspektywie do 2030 roku, jest pozyskiwanie całego wolumenu energii elektrycznej w ramach umów PPA do 2030 roku oraz utrzymanie tego poziomu do końca analizowanego okresu, czyli do końca 2050 roku. Jeżeli chodzi o cele redukcyjne dla emisji z zakresu trzeciego, to jeżeli emisje z zakresu trzeciego odpowiadają za ponad 40% całkowitych emisji przedsiębiorstwa, to cele redukcyjne muszą obejmować co najmniej 67% emisji z zakresu trzeciego. Dla zakresu trzeciego przedsiębiorstwo również może wyznaczyć cele krótkoterminowe i długoterminowe. I może je wyznaczyć w dwóch metodach. Jest kilka tych metod, ale najczęściej stosowane są te dwie, czyli metoda międzysektorowa i metoda konwergencji intensywności, czyli metoda międzysektorowa i sektorowa. W przypadku pierwszej metody celem krótkoterminowym jest liniowa redukcja emisji na poziomie 2,5%. Cel długoterminowy w metodzie międzysektorowej dla zakresu trzeciego jest taki sam jak dla zakresu pierwszego i drugiego, czyli redukcja emisji o 90% do 2050 roku. Jeżeli chodzi o cele wyznaczane w metodzie sektorowej, to również, tak jak w przypadku celów dla zakresu pierwszego i drugiego w tej metodzie, one się od siebie różnią i są dopasowane do profilu działalności przedsiębiorstwa indywidualnie. Dla zakresu trzeciego istnieją również inne metody, tak jak już wspomniałam. Jest to m.in. metoda redukcji intensywności ekonomicznej, metoda redukcji intensywności fizycznej, a także w przypadku celów krótkoterminowych metoda zaangażowania dostawców lub klientów. Na podstawie założonych celów redukcyjnych można wyznaczyć ścieżkę dekarbonizacji, która będzie pomocna przy określaniu ram scenariuszy strategii dekarbonizacji. Ścieżka ta dopasowywana jest indywidualnie do rodzaju prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności. Do stworzenia ścieżki można wykorzystać narzędzia, które zostały opracowane i udostępnione przez inicjatywę SBTi. I te narzędzia pomagają wyznaczyć roczne budżety emisji GHG, czyli limity emisji GHG, których przedsiębiorstwo musi przestrzegać, aby spełnić założone cele redukcyjne. Na wykresie poniżej niebieskim kolorem została oznaczona właśnie ścieżka dekarbonizacji. Z kolei pomarańczowe słupki oznaczają skumulowane roczne redukcje emisji GHG w porównaniu do roku bazowego. Tutaj w tym przykładzie celem krótkoterminowym jest redukcja emisji o 42% do 2030 i o 90% do 2050 roku. Rok bazowy został wybrany tutaj na 2022, przez co ta liniowa redukcja, roczna redukcja emisji od 2022 do 2030 jest wyższa niż cel, niż to minimum, minimalne wymaganie w metodzie międzysektorowej, bo jest ona większa niż te 4,2%. Kolejnym etapem przygotowania strategii dekarbonizacji jest opracowanie możliwych do zaimplementowania w przedsiębiorstwie działań modernizacyjnych, które mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej procesów, na przykład budynków, procesów produkcyjnych, czy też floty transportowej oraz ogólną redukcję emisji gazów cieplarnianych. Działania takie powinny być dopasowywane indywidualnie do możliwości przedsiębiorstwa na podstawie wizji lokalnej, analizy zużycia energii, a także dostępnej dokumentacji technicznej przedstawionej przez przedsiębiorstwo. I
kilka takich przykładowych działań modernizacyjnych. To między innymi wymiana istniejących central wentylacyjnych na nowe urządzenia, które są już wyposażone w odzysk ciepła. Czy też zastosowanie odzysku ciepła do nagrzewnic powietrza nawiewanego do budynku. Kolejnym przykładem to jest również wymiana opraw oświetleniowych, na przykład opraw sodowych na oprawy typu LED, wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne, na przykład wymiana kotłów gazowych na pompy ciepła, montaż zaawansowanego systemu zarządzania energią w budynku, czyli montaż systemu BMS, a także odzyski ciepła ze spalin. Również takimi działaniami redukcyjnymi, działaniami modernizacyjnymi jest wymiana samochodów spalinowych we flocie samochodowej przedsiębiorstwa na samochody elektryczne, a także montaż instalacji OZE na terenie zarządzanym lub należącym do przedsiębiorstwa, czyli montaż na przykład instalacji fotowoltaicznej czy instalacji turbin wiatrowych. Następnym etapem jest opracowanie już scenariuszy dekarbonizacji. Ponieważ już mamy te cele, mamy ścieżkę, to już możemy i mamy określone działania modernizacyjne, no to możemy określić już to, co jest sercem strategii, czyli scenariusze dekarbonizacji. W celu określenia ram scenariuszy dobierane są działania modernizacji tak, aby w wyniku wdrożenia tych modernizacji zostały spełnione założone wcześniej cele redukcyjne emisji gazów cieplarnianych. W ramach strategii opracowywane jest kilka wariantów scenariuszy, tak aby dopasować te scenariusze do możliwości inwestycyjnych i technologicznych przedsiębiorstwa i aby te scenariusze były możliwe do wykonania. No i ostatecznie rekomendowany jest jeden z przygotowanych scenariuszy. Na tym slajdzie został przedstawiony przykładowy wykres emisji gazów cieplarnianych jednego ze scenariuszy strategii dekarbonizacji. Zielona linia to ścieżka dekarbonizacji, która uwzględnia założone cele redukcyjne. Niebieska linia przedstawia, jak będą kształtować się emisje w scenariuszu business as usual, czyli w scenariuszu, który zakłada, że przedsiębiorstwo nie wprowadzi żadnych działań modernizacyjnych, które zredukują emisje gazów cieplarnianych. Te emisje będą mimo wszystko spadać ze względu na planowaną dekarbonizację sieci elektroenergetycznych i ciepłowniczych. W miarę zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii w tych sieciach, emisyjność produkcji energii elektrycznej czy też ciepła sieciowego będzie mniejsza, co bezpośrednio przełoży się na emisyjność przedsiębiorstwa, która też również będzie maleć. Jednak w tym scenariuszu neutralność klimatyczna nie zostanie osiągnięta, no i nie zostaną spełnione założone cele redukcyjne. Natomiast pomarańczowa linia przedstawia jeden ze scenariuszy strategii dekarbonizacji, który właśnie uwzględnia założone działania modernizacyjne. Aby spełnić cele redukcyjne przygotowanej ścieżki dekarbonizacji i te cele redukcyjne, prognozowane emisje powinny być na takim samym lub niższym poziomie niż emisje założone właśnie w tej ścieżce dekarbonizacji. Jak widać tutaj na wykresie, przez większość czasu ilość emitowanych do atmosfery gazów cieplarnianych przez przedsiębiorstwo spełnia te założenia ścieżki dekarbonizacji, jednak w latach 2033, od 2033 do 2039 te emisje są nieznacznie większe. I tutaj, aby uniknąć takiej sytuacji, można na przykład lepiej dopasować harmonogram wdrożenia poszczególnych modernizacji, czyli przenieść te modernizacje tak, aby ścieżka emisji w scenariuszu pierwszym, tak, nazwijmy scenariuszu pierwszym, była poniżej tej ścieżki dekarbonizacji, czy też to można tak podziałać tymi działaniami modernizacyjnymi. Z kolei w momencie, gdy wszystkie możliwości związane z poprawą efektywności energetycznej zostaną wyczerpane, to można skorzystać na przykład z kompensacji emisji, czy też kupować energię elektryczną w ramach umów PPA, czyli energię elektryczną, która została wyprodukowana w odnawialnych źródłach energii.
Z kolei tutaj ten wykres przedstawia ten sam scenariusz, który został przedstawiony na poprzednim slajdzie, ale na dole wypisane są modernizacje, które zostały uwzględnione i rok, w którym przewidziano wdrożenie tych modernizacji. Kolumny na tym wykresie odpowiadają prognozowanej redukcji emisji gazów cieplarnianych, jaka zostanie osiągnięta w wyniku wdrożenia tych poszczególnych modernizacji. Zaproponowane scenariusze poddawane są ocenie ryzyka wdrożenia tych scenariuszy. I w ramach tej oceny ryzyka pod uwagę brane są kwestie związane m.in. z zmieniającymi się kosztami nośników energii, ale także materiałów. Są poruszone kwestie związane ze środowiskiem, z klimatem, ale także z możliwymi zmianami aktów prawnych i dyrektyw oraz możliwymi zmianami celów neutralności klimatycznej. W tym ostatnim etapie, w etapie szóstym, analizowane również są metody finansowania. I tutaj te metody finansowania analizowane są indywidualnie do przedsiębiorstwa i indywidualnie do dobranych działań modernizacyjnych, tak aby to finansowanie było możliwe do uzyskania i żeby zostało uzyskane na jak największym poziomie. Zgodnie z wymogami dyrektywy CSRD i standardów ESRS, przedsiębiorstwo musi uwzględnić w swoim sprawozdaniu z zakresu zrównoważonego rozwoju plan transformacji. Ten plan transformacji musi zawierać wyjaśnienie, w jaki sposób swoją strategię i model biznesowy przedsiębiorstwo dopasuje do przejścia na zrównoważoną gospodarkę do celu ograniczenia wzrostu globalnej temperatury na poziomie 1,5 stopnia Celsjusza. Przedsiębiorstwo musi również w ramach tego planu transformacji opisać dokładnie swoje cele redukcyjne i te cele powinny obejmować zakres pierwszy, drugi i trzeci śladu węglowego. Wyjaśnienia wymaga również wybór roku bazowego, który od 2030 roku powinien być aktualizowany w planie transformacji co 5 lat. Ale przede wszystkim plan transformacji musi opisywać założone cele redukcji, w tym tę założoną, przyjętą metodologię wyznaczania tych celów, referencyjną ścieżkę emisji zgodną z ograniczeniem globalnego ocieplenia do 1,5 stopnia, do której można porównać wyznaczone przez przedsiębiorstwo cele ogólne do 2050 i wszystkie cele pośrednie, na przykład do 2030 roku. W planie transformacyjnym musi znaleźć się również informacja, czy założone cele redukcji emisji są zgodne z założeniami ograniczenia globalnego ocieplenia, a także czy założone dźwignie dekarbonizacji musi ujawnić przedsiębiorstwo założone dźwignie dekarbonizacji, czyli te właśnie działania modernizacyjne zwiększające efektywność energetyczną i zmniejszające, redukujące emisje GHG, a także szacunkowy wkład poszczególnych działań modernizacyjnych w osiągnięcie celów redukcji emisji GHG. Zgodnie ze standardem ESRS przedsiębiorstwo może przedstawić swoje cele w zakresie redukcji emisji wraz z działaniami łagodzącymi zmiany klimatu w formie tabeli lub graficznej ścieżki pokazującej zmiany w czasie. I już na koniec chciałabym przedstawić jeszcze, jakie są korzyści wynikające z posiadania strategii dekarbonizacji. Przede wszystkim, przygotowując taką strategię, przedsiębiorstwo może dowiedzieć się, jakie ma wpływ na otoczenie i w jakiej ilości emituje do atmosfery gazy cieplarniane. I mając już takie dane, może wyznaczyć właśnie te cele redukujące te emisje, które będą dzięki temu zgodne z celami klimatycznymi i przedsiębiorstwo spełni te cele klimatyczne w swoim zakresie. Dzięki redukcji emisji zredukowane również zostanie zużycie energii. Jeżeli zostanie zredukowane zużycie energii,
to zredukowane również zostaną koszty operacyjne związane z prowadzeniem działalności przedsiębiorstwa. Przygotowując taką strategię i harmonogram wdrożenia działań modernizacyjnych, można również zaplanować finansowanie tych inwestycji i też budżet organizacji przedsiębiorstwa na kolejne lata, aż do 2050 roku. Kwestie zrównoważonego rozwoju są coraz szerzej raportowane i są coraz bardziej istotne dla klientów, dlatego strategia przedsiębiorstwa, które będzie posiadać taką strategię dekarbonizacji, będzie posiadać cele redukcyjne, będzie bardziej atrakcyjniejsze i dla klientów, i ta strategia tylko umocni pozycję przedsiębiorstwa na rynku. I to by było na tyle z mojej strony. Ola, bardzo dziękuję Ci za prezentację. Szanowni Państwo, teraz jest czas dla Państwa. Zachęcam do zadawania pytań i dzielenia się z nami uwagami. Zacznę od pytania, Olu, które pojawiło się w naszym formularzu rejestracyjnym. Czy organizacje, które nie mają bezpośredniego wpływu na wybór dostawcy energii w danej lokalizacji, na przykład wynajmujemy powierzchnię od szpitala i rozliczamy się ryczałtem, mają szansę na redukcję CO2? No tutaj ta kwestia jest bardzo złożona, bo tak naprawdę przedsiębiorstwo nie ma wpływu na wybór dostawcy energii przez zarządcę, przez właściciela budynku, w którym wynajmują swoją powierzchnię. Dodatkowo jest również ta kwestia tak ryczałtu, która również tutaj nie daje nam jasnej informacji, ile przedsiębiorstwo zużywa energii. I w takim przypadku można na przykład poprosić o założenie liczników energii i właśnie zmianę z rozliczania ryczałtowego na rozliczanie już konkretnej zużytej ilości energii i wtedy skupić się na redukcji zużycia energii przez na przykład dobre praktyki, tak, wyłączanie światła po wyjściu z tej powierzchni, stosowanie urządzeń efektywnych energetycznie, czy też szerzenie takiej wiedzy na temat zużycia energii wśród swoich pracowników. Można ewentualnie też prowadzić rozmowy z właścicielem nieruchomości, tak, aby wybrać jakiegoś dostawcy, który na przykład byłby w stanie tak doprowadzić tą energię zieloną, energię ze źródeł odnawialnych do powierzchni. Jednak to oczywiście wiąże się z wyższymi kosztami za taką energię, ponieważ te umowy PPA są płatne, tak, jakby kosztują. I ta cena energii jest wyższa niż cena po prostu energii z sieci. Ale też ja bym się skupiła tutaj na zakresie trzecim, czyli na łańcuchu dostaw na przykład, czy też produktów wykorzystywanych przez takie przedsiębiorstwo, gdzie ma faktycznie realny wpływ na swoje emisje z zakupu produktów typu papier, tak, czy też na przykład dojazdy pracowników również mają znaczenie w zakresie trzecim. Bardzo dziękuję. Czy mamy jeszcze pytania? Zaglądam na czat. Tu było jedno pytanie, ale ono zostało od razu na czacie wyjaśnione. Dziękuję, Adam, tutaj za wsparcie i wyjaśnienia. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zadać pytanie? Zachęcam. Mamy dzisiaj na żywo prelegentkę, specjalistkę, więc zachęcam do zadania pytań albo podzielenia się z nami uwagami bądź Państwa doświadczeniem w Państwa dotychczasowych działaniach. Zapraszam. Nie widzę na razie pytań, ale może ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos bądź napisać do nas na czacie. Chyba nie, Olu, nie widzę na chwilę obecną pytań. Jeśli takie pytania narodziłyby się Państwu po webinarium, także zachęcamy do kontaktu. Ola, jakbyś mogła na czacie nam napisać adres mailowy do siebie? Jasne. Gdzie Państwo mogą jeszcze o coś dopytać, dowiedzieć się, bądź zechcą z nami podjąć współpracę, ponieważ jak najbardziej pomagamy przedsiębiorstwom w osiąganiu celów ekologicznych. Mamy już adres mailowy naszej specjalistki na czacie, także zachęcamy do kontaktu. Gdyby Państwo mieli pytania bądź chcieli uzyskać pomoc właśnie w Państwa działaniach.
Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Dzisiaj chyba nie, ale proszę jeszcze się na spokojnie zastanowić, bo ja mam troszkę jeszcze ogłoszeń dla Państwa. My jako Krajowa Agencja Poszanowania Energii oczywiście wychodzimy naprzeciw przedsiębiorcom i realizujemy różnego rodzaju projekty właśnie skierowane w tej chwili do małych i średnich przedsiębiorstw, mające na celu pomóc Państwu osiągnąć właśnie te cele ekologiczne i cele dekarbonizacji. I obecnie realizujemy dwa projekty, w których oferujemy Państwu bezpłatne, to znaczy finansowane przez Komisję Europejską, audyty energetyczne. I obecnie prowadzimy nabór dla firm z branży meblarskiej i pochodnych, czyli może być to produkcja mebli bądź komponentów do mebli, a także mamy jeszcze jedno miejsce na taki audyt dla firmy z branży spożywczej. Kryterium, jakie należy spełnić, trzeba być małym albo średnim przedsiębiorcą i PKD właśnie z tych dwóch branż. Jeśli chcieliby Państwo się do nas zgłosić po taki audyt i podjąć z nami współpracę, to zachęcam. Może ja Państwu też na czacie wpiszę adres mailowy do mnie, ponieważ takie zgłoszenia bardzo proszę przesyłać bezpośrednio do mnie. Już piszę adres, również pan mailowy, bardzo proszę. Podam jeszcze numer telefonu. O, bardzo proszę, jeśli byliby Państwo zainteresowani udziałem w takim projekcie i audytem energetycznym dla MŚP, to zachęcam do kontaktu pod mój adres mailowy albo pod numer telefonu. Oczywiście także po szczegóły, ja dokładnie wtedy opowiem, o co chodzi i jakie firmy kwalifikują się do naszych projektów. Ale zachęcam do skorzystania, ponieważ jest okazja, aby rozpocząć działania państwa proekologiczne właśnie poprzez wykonanie audytu energetycznego. Jeszcze z ogłoszeń mieliśmy, co prawda spotykamy się co 2 tygodnie z Państwem na spotkaniach z ekspertem KAPE, ale ponieważ zbliża się sezon wakacyjny, a nie chcieliśmy jeszcze się z Państwem rozstawać, to mam dobrą informację, że dodaliśmy jeszcze jedno webinarium, które odbędzie się za tydzień, czyli będą jeszcze przed wakacjami dwa webinaria. Jedno za tydzień, drugie za 2 tygodnie. Już wklejam Państwu także na czacie link do tego za tydzień. Bardzo proszę, można się już rejestrować. A także zachęcam do odwiedzania naszej strony internetowej, gdzie są pozostałe webinaria. Może ja od razu jeszcze podam także link do tego za 2 tygodnie. Już klejam. Część już z Państwa się zapisała na to za 2 tygodnie webinarium. Mamy już bardzo dużo zapisów, ale nadal zachęcam. Jeśli ktoś z Państwa jeszcze się nie zarejestrował na któryś z tych webinariów, bardzo proszę, to są obydwa linki, można się rejestrować i na tym zakończymy sezon przedwakacyjny. Przez wakacje mamy przerwę, a od września bądź października wrócimy z kolejnymi tematami. Mamy tych tematów dla Państwa dużo przygotowanych. Cały czas Państwo także nam zgłaszają zapotrzebowanie i ja do tego zachęcam. Jeśli Państwo mają jakiś temat, który chcieliby omówić, który chcieliby, żebyśmy przedstawili, to także zachęcam na mój adres mailowy do zgłaszania zapotrzebowania na interesujące Państwa tematy. To chyba tyle. Jeśli nie mają Państwo więcej pytań, to zapraszam za tydzień i za 2 tygodnie na nasze dwa ostatnie przedwakacyjne webinaria. Tematyka również bardzo ciekawa jak dzisiejsza. Bardzo dziękuję Olu jeszcze raz za prezentację. Bardzo dziękuję Państwu za udział i zapraszam na kolejne webinaria. Zachęcam, zapraszam. Do zobaczenia za tydzień i za 2 tygodnie. Do widzenia. Dziękuję również. Do widzenia. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia.